Porada miłosna. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych widzów, subskrybentów, nowych subskrybentów, którzy dzisiaj zasubskrybują mój kanał z dzwoneczkiem, by dostawać nowe wróżby, filmiki na różne tematy. Witam serdecznie wszystkich tych Państwa, którzy piszą komentarze, proszą o więcej komentarzy, proszę o więcej lajków, kciuczków w górę, by mój kanał się wspaniale rozrastał, bym mogła dla Was robić codzienne wróżby. Dzisiaj porada miłosna. Zapraszam również na porady miłosne i wróżby indywidualne poprzez kontakt na e-mail ze mną. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. Wróżby indywidualne są oczywiście oparte na Waszej prywatnej dacie urodzenia, na Waszych zdjęciach, na Waszych osobistych problemach. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz zrobię oczywiście wróżbę grupową, kolektywną. Porada miłosna na ten moment. Co się wydarzy, jaki jest temat, to powie tutaj strona lewa. I właśnie jakie wskazówki, jakie porady mają karty, jeśli chodzi o Waszą relację, miłość, uczucia. Przyjrzyjmy się kartom. Sama jeszcze tych kart nie widziałam, więc tylko wylosowałam je szybciutko. Zobaczmy, przyjrzyjmy się wspólnie, co pokażą karty. Czyli zaczynam od strony lewej i tutaj pokażę kartę temat, co się wydarzy. Karta Tarota, koło fortuny, czyli wielkie arkana, karta numer 10, będą raptowne, szybkie, nagłe zmiany. Koło fortuny mówi o tym, że coś, co było niedobre, negatywne, na przykład byliście pod wozem, odwróci się o 180 stopni i będziecie na wozie, czyli będziecie, nagle zmieni się sytuacja na lepszą, tak? Więc tutaj będą jakieś pozytywne zmiany, na które być może już czekacie i te zmiany przyjdą nagle, nieoczekiwanie. Zobaczmy teraz, co to są za zmiany. To pokażą nam karty Lenormanda. Otworzą się jakieś nowe możliwości, rozmowy. Aha, pertraktacje być może. Rozmowy wyjaśniające, jeśli chodzi o uczucia, jeśli chodzi o dobry rozwój spraw, wyjaśnienie spraw, ponieważ tutaj ktoś nie pokazywał Wam autentycznej, prawdziwej, naturalnej swojej twarzy, tylko były jakieś fałsze, dwulicowość, nieuczciwość w tej relacji, być może kłamstwa, być może zdrada. No tutaj widzimy, ta maska ma dwie i nawet trzy twarze i właśnie tutaj ktoś nie grał z Wami fair, ktoś nie był prawdomówny i warty zaufania, więc o tym należy teraz porozmawiać, by coś się u Was przetransponowało, zmieniło radykalnie, tak? Koło fortuny mówi o zmianach szybkich, radykalnych i tutaj otworzą się właśnie jakieś nowe szanse na wyjaśnienie tych spraw, które związane są właśnie z jakąś nieuczciwością, jakimś fałszem w Waszej relacji, tak? Być może też nieprawdomównością, kłamstwami, zdradami. Więc tutaj będą potrzebne mądre rozmowy, jakaś informacja, jakaś komunikacja już jest w drodze do Was, jakieś info, czyli jakieś wiadomości już są jakby w drodze, które otworzą tutaj nową perspektywę właśnie rozmów, wyjaśnień, jakiejś dyskusji, czy jakiejś nowej właśnie tutaj fazy u Was, tak? Chodzi o uczucia. Uczucia są między Wami, krążą w te i we w te, opływają Was wręcz. Uczucia głębokie, piękne są prezentne, tak? Czyli tutaj chodzi o rozwój tych uczuć, żeby znowu było słońce na horyzoncie, żeby znowu była ta pozytywność, wyjaśnienie właśnie różnych nieklarownych spraw, by te chmury, które są tutaj przysłowiowe,
odeszły, by się znów niebo rozjaśniło, czyli by sytuacja między wami się wyklarowała. I właśnie to przyniesie radykalne zmiany. Te wiadomości, te rozmowy przyniosą jakieś ważne zmiany tutaj w tej tematyce właśnie fałszu, nieufności, które istnieje niestety w waszej relacji. To przyniesie szczęście, czyli te rozmowy, wiadomości, komunikacja, wymiana zdań, tak? Wyklarowanie, wyjaśnienie przyniesie znowu z powrotem szczęście. Momenty szczęścia, zadowolenia, spełnienia. Koniczyna zwiastuje oczywiście szczęście tutaj w tym wypadku w miłości, ponieważ jest to porada miłosna. Kochani, więc mamy już tutaj zmiany, potężne, szybkie zmiany. Zobaczmy teraz jeszcze drugi krok tej mojej wróżby dzisiejszej. Wejdźmy w głęb tej tematyki. Jakie zmiany, jakie rady, wskazówki dają nam tutaj karty Tarota i Lenormanda, by te zmiany, by te rozmowy się udały. As kielichów, kochani, no zobaczcie, as kielichów mówi o nowym początku w miłości. As kielichów mówi o tym, że emocje wrócą, że nadejdzie nowa szansa, coś nowego, emocje, poczuliśmy miłość, poczujemy właśnie te namiętne, gorące emocje, które nas opływają, widzicie, z serca biją promienie, czyli miłość znów się rozwinie, czy powróci. As mówi o początku, czyli szykujcie się, kochani, na zmiany, wyjaśnienia i na nowy początek, nową szansę. Wszyscy ci, którzy są singlami, to mówię tutaj, że poznacie kogoś nowego. As, nowy początek miłości, nowa osoba, nowe randki, nowe znajomości, którym powinniście dać szansę, ponieważ as kielichów mówi o otwarciu się, tak, na nowe, otwarciu serca, czakry serca, oczyszczenie czakry serca, otwarciu się na nowe. Tutaj widzimy, że uwaga, jakieś są tajemnice niewyjaśnione, tutaj ktoś grał fałszywie, jakieś są sekrety, które jeszcze nie są dla was tutaj wiadome lub klarowne. Potrzebne są rozmowy dla stabilności tego związku, które przyjdą z czasem. Tutaj widzimy, w tej księdze zawierają się jakieś tajemnice, które są tutaj schowane, zamknięte pod kluczem, tak? Czyli to są sprawy, o których właśnie jeszcze nie wiecie, ponieważ ktoś z wami tutaj zagrywał fałszywie, egoistycznie, ktoś ukrywał, grał właśnie z wami nie fair. I tutaj są sprawy niewyjaśnione między wami lub jakieś sprawy właśnie pełne fałszu, pełne być może jakieś zdrady, które dzięki jakimś rozmowom, ponieważ to właśnie jest problem w waszej relacji, to przynosi frustrację, niepokój, kłótnie, sprzeczki, no wręcz takie momenty strachu, tak? No, pełne nieufności, niewiary i nie ma stabilizacji w tym związku poprzez tą nieufność, poprzez ten lęk, poprzez te sprzeczki, wymiany zdań jakieś ostre, tak, nerwowe. I teraz powinniście o tym normalnie, poważnie, spokojnie porozmawiać. Powinniście dać sobie czas, by wyjaśnić te wszystkie tutaj nieuczciwości czy zdrady i przemyśleć, czy jesteście w stanie to wszystko wybaczyć, by zacząć według tego asa kielichów na nowo jeszcze raz. Tutaj niezbędne są normalne, poważne, spokojne rozmowy, pomimo że jesteście napięci, niezapokojeni, sfrustrowani, macie presję czasu, by to wszystko powyjaśniać, nie macie cierpliwości, nie macie już jakby nerwów, to jest po prostu aż dygotanie takie z nerwów widoczne i wyczuwalne, natomiast to wszystko przeszkadza waszej stabilizacji związku. Dla stabilizacji, równowagi związku potrzebne są rozmowy normalne, spokojne, wyjaśniające, które dają w końcu jakąś bazę, jakiś fundament, by te wszystkie problemy, tutaj ten fałsz, który jest egzystentny w waszym związku na pewno, ponieważ wychodzi już tutaj na drugim etapie mojej wróżby znowu ten fałsz, tak, tajemnice, niewyjaśnione sprawy, kłamstwa. Także to musi być poprzez rozmowę wyjaśnione, poprzez dobrą komunikację, by nastała stabilizacja związku, byście chcieli znowu coś budować stabilnego, byście poczuli bezpieczeństwo. Z czasem to przyjdzie i jest już też najwyższy czas, by to wszystko wyjaśnić, by nie frustrować się i tylko nie denerwować tym wszystkim. Także należy naprawdę teraz
właśnie w tym momencie spróbować wszystko normalnie, spokojnie, bez kłótni również wyjaśnić. Tutaj karta gwiazdy mówi o tym, że jest nadzieja, jest pragnienie na wyjaśnienie wszystkiego, wszystkiego, co jest pod osłoną nocy, czyli niejasne, sekretne, by to wszystko wyjaśnić, by nastała znowu klarowność, jasność, tak? Jasność spraw, jasność relacji, jasność tego, czy jesteście szczęśliwi razem, czy chcecie mieć nową szansę. Tutaj mówi ta karta również, że ta relacja jest pod szczęśliwą gwiazdą, czyli będzie szczęście, będzie wyklarowanie spraw, będzie jeszcze nowa szansa, nowa nadzieja, będą sprawy, które się właśnie wyjaśnią lub wyjdą na światło dzienne, o których się dowiecie lub które przedyskutujecie. Karta koniczyny czterolistnej i karta gwiazdy to dwie szczęśliwe karty, które mówią o pozytywnym rozwiązaniu Waszych problemów. Karty tarota w przełożeniu pokazują, że potrzebny jest przede wszystkim balans, dawanie i branie, równowaga, nieskończoność, dżinżan, te dobro i zło się ze sobą, tutaj widzicie, energetyzuje. Energie mają być po prostu tutaj w równowadze, czyli nie tylko, że jeden bierze, drugi daje z siebie, inwestuje. Nie, tylko oboje macie dawać i inwestować i próbować i pracować nad tym związkiem w równej mierze, by był balans, harmonia, równowaga, by właśnie w nieskończoność tutaj pływała ta energia męsko-damska pięknie w równowadze, tak? Tutaj właśnie jest takie prawo natury, żeby się właśnie tutaj uzupełniać, tak? Z tą energią damsko-męską, by pozytywnie myśleć, by rozwijać tutaj właśnie tą współpracę. Więc taki balans, taka harmonia, zgoda, taka właśnie tutaj stabilizacja, powiedzmy, bezpieczeństwo potrzebna jest, no, wręcz niezbędna, by wyjaśnić Wasze wszystkie problemy właśnie związane tutaj z fałszem, nieufnością, być może zdradą, być może kłamstwami. No, na pewno są tutaj te tematyki, które potrzebują wyjaśnienia. Więc kochani, to były właśnie na dziś, na ten moment rady dla Was wszystkich, dla Waszej miłości, dla Waszych relacji, dla Waszych, nie wiem, problemów, które chcecie rozwiązać. Wsłuchajcie się w tą wróżbę, wysłuchajcie jeszcze jej spokojnie jeden lub dwa razy, byście wzięli sobie do serca to, co Wam tutaj ten orakel pokazuje. Ponieważ orakel kart to jest właśnie drogowskaz. Drogowskaz, który da Wam impuls do myślenia. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam oczywiście pięknych, miłosnych chwil i pogodzenia się, wyjaśnienia wszystkich różnych problemów. Proszę o nowe subskrypcje, o nowe komentarze, o lajki z kciuszkiem w górę. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, kochani Państwo, już wkrótce.